No bramkarze, no u nas jest bramkarz taki teoretycznie Konrad Jałocha i Kamiński, Kamil, natomiast no bramkarze zazwyczaj jest tak tutaj ogólnie dogadane z trenerami pierwszej drużyny, z trenerem Dowhaniem i tutaj akurat reguluje to trener Muszyński, że bramkarze w pierwszej drużynie jest ich czterech i oni, żeby gdzieś grali, to muszą przychodzić do młodej ekstraklasy, także ja powiem szczerze, że aż tak bardzo nie ingeruję w tą pozycję, bo tutaj najbardziej zależy właśnie od trenera bramkarzy Marcina Muszyńskiego, od Krzyśka Dowhania. Raz jest to Antolowicz, raz to jest Szumski. Akurat się chyba tak nie zdarzyło, żeby teraz ten nasz bramkarz Jałocha bronił, chociaż to jest chłopak, który niedługo, on długo nie trenuje, bo późno zaczął, ale ma bardzo dobre predyspozycje, bo jest bardzo wysoki. W tamtym roku bronił właśnie w Pucharze Polski, bardzo dobrze grał. No i ciężko mi powiedzieć coś na jego temat więcej, no bo wiadomo, że w meczach nie bierze za bardzo udziału, chyba że w sparingowych. Także tutaj jego rola taka jest, jaka jest i nie ma co się tutaj nad tym zastanawiać. Jeżeli chodzi o obrońców, no na pewno największe dla mnie zaskoczenie, znaczy zaskoczenie, najbardziej, najwyżej oceniam Mateusza Cichockiego, który no w tym miał bardzo dobrą rundę do momentu, kiedy nie złapał kontuzji. Najwięcej minut rozegranych miał Bochenek, prawoobrońca. Chociaż powiem szczerze, że no w jego przypadku to im dalej było trochę tym gorzej, bo na początku bardzo dobrze grał, potem jakby trochę spuścił z tonu i teraz końcówka, no to jednak trochę się rozczarowałem, powiedzmy, jego jakby postawą w końcówce sezonu. Warto zwrócić uwagę na Czarka Michalaka, który no, gdyby nie miał kontuzji, to też uważam, że taki podstawowy nasz zawodnik. Został jeszcze Mateusz Lisiecki, ale ten Mateusz prawdopodobnie z naszego klubu odejdzie, bo już jakiś teraz w lato miał odejść, ale tam jakieś sprawy organizacyjne były dogadane i został jeszcze. No i Bartosz Widejko z linii obrony, który no też był podstawowym zawodnikiem, złapał kontuzję na meczu z Wisłą Kraków, ale też można powiedzieć, że go tam oceniam w miarę poprawnie. Ale z tych całej linii defensywnej mógłbym wyróżnić najbardziej właśnie Cichockiego w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o środek, o linię pomocy, no to powiedzmy tak, na początku ośrodek pola, no tam jest strasznie dużo tych zawodników naszych, no praktycznie jest czym wybierać, czym przebierać, ale tutaj myślę, że Furman i Kopczyński to jest dwóch takich zawodników, którzy w tej chwili z rocznika 9-2, którzy no decydują tutaj o obliczu tego zespołu i powiem szczerze tak, że trochę wszyscy nie doceniają tego Michała Kopczyńskiego, ale to jest zawodnik, który jak ja nawet patrzę na statystyki, to w meczach, w których my przegraliśmy albo traciliśmy punkty, to on nie grał albo grał mało. I nawet w tych meczu z Lechem Poznań nie grał, w Lubinie wszedł, gdzie przegrywaliśmy, także może nie zaczynam składu od niego, ale jak mam tego zawodnika na boisku, jestem dużo spokojniejszy o swoją drugą linię, bo to jest naprawdę dobrze grający zawodnik, ale powiem szczerze, że się nie rzucający w oczy. I wróżę mu, że jeżeli by szansę dostał gdzieś wyżej albo nawet w pierwszej drużynie, to mógłby się z tej szansy wywiązać, takie jest moje zdanie. Boki pomocy. No tutaj mamy też sporo zawodników, ale myślę, że się wykreowali tacy, no może nie liderzy, ale tacy zawodnicy, na których no też się stawia. Bartek Żurek, lewa pomoc, Olek Jagiełło, który cały czas jest spokojnie wprowadzany, pomimo że mógłby grać całe mecze, to jednak go tam oszczędzamy, tym bardziej, że na kadry jeździ, ma te powołania, zgrupowania cały czas, także nie można go obciążać za bardzo meczami. I bodajże dwa razy wyszedł w pierwszym składzie w tym roku, a tak to wchodził zawsze z ławki. Nie dlatego, że jest słabszy, ale dlatego, że no czasami tyle, takie obciążenia mu po prostu dajemy. Bartku Żurku mówiłem o wyróżniającym. Końcówka rundy pokazała Norbert Misiak, że ma bardzo duże predyspozycje. Chłopak, który zagrał nie za wiele meczy, też wyjeżdżał na kadry, ale wydaje mi się, że to też może być zawodnik, który w przyszłości będzie zaistnieje w pierwszej drużynie. Także to. Jeszcze może zerknę, bo tutaj mam całą listę swoich zawodników. Jest tylu, że czasami mogę po prostu nie kogoś pominąć, o kimś nie pamiętać. No i Kamil Kamiński, napastnik, który no strzelił sporo bramek, tylko że to jest zawodnik, no, na którym cały czas trzeba pracować, jeżeli chodzi o technikę, bo on bardzo dobrze gra, jeżeli chodzi o atak szybki, natomiast ma takie trochę braki, jeżeli chodzi o gry tyłem do bramki, żeby przyjąć piłkę, odwrócić się z nią. Natomiast jak dostanie piłkę na dojście, jest bardzo szybki i przez to też taki wyróżniający. Także myślę, że to takich najbardziej tych podstawowych zawodników no wymieniłem, jeżeli chodzi o zespół tutaj Młodej Ekstraklasy. Jeszcze tutaj
taki zawodnik z rocznika 9, dwóch zawodników z rocznika 9-3, Kordian Latos i Maciek Prusinowski, którzy doszli do nas trochę później, bo oni mieli dłuższą przerwę po tych rozgrywkach o Mistrzostwa Polski. Powiem szczerze, że tak Kordian Latos mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, bo on spełniał u nas rolę właśnie taką jak w pierwszej drużynie Ariel Borysiuk, defensywnego pomocnika, bardzo dobrze myśli taktycznie. Liczyłem, że Bogusławski, taki zawodnik, który przyjdzie z Jagiellonii, też będzie tą rolę spełniał, ale no trochę jednak na razie chyba ma jakieś takie trochę problemy z przystosowaniem się tutaj do nas, może do zmiany treningu, może do zmiany otoczenia, bo tak myślałem przed sezonem, że to właśnie on będzie tym defensywnym pomocnikiem, ale tak mniej więcej szafowałem, że raz ten grał, ale więcej jednak grał Latos w tej chwili. Z innych klubów przed sezonem przyszedł jeszcze Świerk, przyszedł Świerk, Żurek i Bogusławski i okazuje się, że tylko jeden z nich zagościł na stałe w pierwszym składzie, no i stał się bardzo ważną, taką można by rzec centralną postacią w drużynie, mową o Żurku, a Świerk i Bogusławski? To znaczy tak, no to oni mieli przede wszystkim bardzo utrudnione zadanie, bo kluby, z których przechodziły, bardzo długo trwały z nimi rozmowy. Bo się okazało, że już niby wszystko jest pozałatwiane, że jest wszystko dograne, a cały czas nie byli zgłoszeni. Mieliśmy problemy ze zgłoszeniem tych zawodników. Jagiellonia u Bogusławskiego jakieś wielkie kwoty wyznaczała za niego, także praktycznie w połowie rundy ci zawodnicy dopiero byli gdzieś potwierdzeni do gry. Ja nie pamiętam, kiedy debiutował Bogusławski, w którym meczu, ale z tego co pamiętam, to na pewno to nie były te pierwsze mecze. Czyli czwarta albo piąta kolejka. Nawet nie, no właśnie, czwarta, piąta albo nawet tam dalej, także już był trzon drużyny, już wtedy akurat po tej czwartej, piątej kolejce właśnie też zespół zaczął wygrywać chyba i te 8 meczy tam z rzędu wygraliśmy. Ja też nie widziałem jakby takiej wielkiej potrzeby, żeby jeżeli zespół dobrze gra, wygrywamy mecz za meczem, żeby też tak ściągać z boiska tych zawodników, którzy jakby złapali formę, dobrze grają, a wpuszczać tych następnych. Także uważam, że mieli tutaj utrudnione zadanie przez to, że później zostali jakby zgłoszeni. No ale z drugiej strony można tak powiedzieć, no jeżeli by byli w tej chwili na dzień dzisiejszy bardzo dobrzy, to na pewno wygrali. Ja uważam, że jednak przegrali w tej chwili tą rywalizację. Świerk bardzo słaby fizycznie jest w tej chwili i sobie na razie mało radzi, jeżeli chodzi o jakiś odbiór piłki i o grę w defensywie. No Bogusławski według mnie musi poprawić na pewno, żeby szybciej grał, bo troszeczkę jednak za wolno gra na tej pozycji. Czasami zdarzają mu się jakieś straty. No ale trzeba spokojnie cierpliwość zachować. Myślę, że ci zawodnicy też będą jeszcze mieli swoje 5 minut tutaj w młodej ekstraklasie i możliwe, że się okaże, że w następnym roku to oni będą grali, a nie właśnie ci inni zawodnicy. Ogląda trener mecze juniorów Legii Trampkarzy. Są tam zawodnicy, o których już teraz może trener powiedzieć. Tak jak przez długi czas mówiłeś o tym, że jest w 92 roczniku Michał Żyrora-Powolski, jak już przyszedł. Później mówiło się, że w 95 jest Olek Jagiełło, a teraz w niższych rocznikach. Jest ktoś, na kogo szczególnie zwrócił Pan uwagę? Oczywiście, że tak. Jeżeli mi tylko czas pozwala na to, nie jestem na meczu wyjazdowym albo gdzieś na wyjeździe, albo na stałku, to oczywiście zaglądamy na tych młodszych roczników. No, w roczniku 9-6 tam jest paru dobrych zawodników, łącznie z Anczewskim. Nie pamiętam nazwiska. Masiewicz. Słucham? Grzesiek Tomasiewicz, tak? Tak, jest taki, a jeszcze taki zawodnik mi się bardzo podobał, który jest w roczniku 9-6. On przyszedł z Płocka. Pomorski. Chyba tak. I byłem na meczu i naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. No oczywiście poza rocznikiem 9-6, no jeszcze jest rocznik 9-5, gdzie bardzo znam dobrze ten rocznik, bo tam pracowałem dosyć długo i tam jest też Kuba Arak, Mateusz Zawal. Oskar Pogorzelec. Oskar Pogorzelec, no już prawdopodobnie tutaj trener by się musiał wypowiedzieć, ale będzie u nas od nowej rundy. Także no jest sporo tych zawodników, no ale jakby priorytet stanowią ci zawodnicy z najstarszego rocznika, czyli im się musimy najbardziej, najbliżej przyglądać, bo oni jakby takie zaplecze tej młodej ekstraklasy stanowią, ale nie zapominam o tych zawodników z tych niższych roczników i tak jak na przykład Olek Jagiełło, który 9-5 trafił tutaj do nas, może się okazać, że jakiś bardzo utalentowany zawodnik i różnie z rocznika 9-6 trafi niedługo. Są tacy piłkarze jak Gąsior i Grudniewski, którzy w 93 roczniku no, byli absolutnie wyróżniającymi się piłkarzami, a jednak w młodej, no Grudniewski wszedł do składu dopiero kiedy kontuzjowany był Bartek Widejko, a Marcel Gąsior z wyjątkiem meczu z Zagłębiem Lubin nie dostał zbyt wiele szans. Z czego to wynika? Od tego piłkarska, czy jesteście gotowi? To znaczy tak, Marcel no miał trochę utrudnione zadanie, bo
patrząc na personalnie na zawodników, to jest zawodnik środka pola, który gra ewentualnie za napastnikiem, ewentualnie takiego typowego środkowego pomocnika. Natomiast na tej pozycji my mamy strasznie dużą rywalizację. No, ja mam taką jakby tutaj taką rolę, że jednak bardziej preferuję tych zawodników, którzy są starsi, bo wiadomo, czy jeżeli jest Dominik Furman, jeżeli jest Kopczyński, którzy grają już któryś rok w młodej ekstraklasie, to trzeba podjąć decyzję co do takich zawodników, czy oni idą do pierwszej drużyny, czy idą na wypożyczenie, czy zostają u nas. Natomiast Marcel Gosior akurat w tej chwili jest młodszy od nich, to jest pierwsza rzecz. Trochę przegrał jakby z nimi w tej chwili rywalizację o miejsce w składzie. No ale życie pokazuje tutaj u nas w młodej ekstraklasie, że czasami się zdarza tak, że zawodnik, który był, przykład Bochenka, rok temu rozmawiałem, śmiałem się do niego, bo rok temu okazało się, że grał chyba 45 czy 50 minut przez całą rundę, był wiecznie rezerwowym, teraz jest chłopak, który ma najwięcej rozegranych minut z całego zespołu. Na jego pozycji grał Wojtek Lisowski odszedł z klubu, zaczął grać Marcin Bochenek, możliwe, że jeżeli odejdzie Dominik Furman, Kopczyński, będzie grał Marcel Gąsior, także taka jest rola tutaj tych zawodników w młodej ekstraklasie. No ale Wojtek Lisowski wróci. No to się okaże, zobaczymy, no ale wróci to chyba nie do nas, myślę. Tylko oczywiście do pierwszego zespołu. Ja powiem tak, taka jest rola drugiej drużyny, że no nie tylko będziemy grali swoimi zawodnikami, ale często również będą zawodnicy grali z pierwszej drużyny, no nie tylko w naszych klubie, to się zauważa też w innych klubach, sporo tych zawodników gra, chociaż powiem szczerze, że w tej rundzie wydaje mi się, że spośród właśnie tamtych pozostałych lat chyba najmniejszą ilość tych zawodników jednak u nas grała, także tym bardziej te 37 punktów, jak tam rozmawialiśmy, mogą być cenniejsze, powiedzmy, bo rok temu grał Maciek Iwański, grał Kuba Wawrzyniak, Giza, oni byli na stałe przesunięci do młodej ekstraklasy, trenowali z nami, także trochę nam pomogli, powiedzmy, w tych decydujących meczach. Tutaj sobie raczej sami radziliśmy. Natomiast no, wrócę tutaj do niektórych zawodników. Czasami bardzo dobrze takiego zawodnika dać do zespołu młodej ekstraklasy, bo z pierwszej drużyny, bo widać, jak on podchodzi mentalnie, czy on przychodzi po prostu, żeby sobie coś tam tylko pograć, czy powalczyć, czy tutaj dobrym przykładem jest Inaki Astiz, że zagrał u nas bodajże 2 czy 3 mecze w młodej ekstraklasie i uważam, że on był najbardziej zaangażowanym zawodnikiem prawie na boisku. Także czy on gra w pierwszej drużynie, czy gra w młodej ekstraklasie, to jest taki charakter, który zawsze pomoże. Inni zawodnicy często mają z tym problemy, no ja staram się ich mobilizować, motywować i każdy trener po meczu się zastanawia, może jakby ten bronił, to by było inaczej, może jakby ten grał, to by było inaczej, no ale mówię, że to jest rola taka drugiej drużyny i często będą zdarzały się takie sytuacje, że no zawodnicy no nie zawsze tak będą chcieli na 100% pewnie podejść do tych swoich obowiązków tutaj w młodej ekstraklasie, no i to już też mówię, jest nasza rola trenerów pierwszej drużyny, żeby ewentualnie z takim zawodnikiem rozmawiać i czy go mobilizować, czy go czasami na niego pokrzyczeć. Póki co do Legii zatwierdzony jest jeden transfer, Albert Bruce. Wiemy, że on, oglądał go trener na treningach. Co może mi trener powiedzieć, przybliżyć jakoś jego sylwetkę, mocne strony? No powiem szczerze, że też byłem właśnie tutaj jednym z ludzi, którzy no jakby się bardzo przychylnie o nim wypowiedzieli, bo tak, był u nas na treningach, miał przeprowadzone testy tutaj przez trenerów przygotowania motorycznego, brał udział w sparingach, w treningach i powiem szczerze, że no zawodnik taki, można powiedzieć tak, no to jeżeli chodzi o pozycję, to jest zawodnik środka pola, zawodnik taki bardziej defensywny, właśnie coś takiego jak Ariel Borysiuk, natomiast no, on jest jeszcze bardziej agresywny, jeszcze szybszy, bardzo dobrze zbudowany, silnie stojący tak twardo na nogach, bardzo dobry technicznie. Poza tym zobaczyłem, że jak się włącza w akcje ofensywne, to ma niesamowite też, jak to się mówi, taki po piłkarsku ciąg na bramkę, też dribbling 1 na 1. Ja praktycznie u niego nie widziałem jakichś złych rzeczy, złych cech i strasznie nam się spodobał, brał udział w sparingach i nasza opinia na jego temat była bardzo, bardzo dobra, bo było paru tych zawodników, właśnie tych ciemnoskórych, którzy byli u nas sprawdzani, no to wydaje mi się, tak jak powiedziałem właśnie czy Markowi Uźwiakowi, czy prezesom, że to jest chyba zawodnik, który najlepiej się prezentował z tych wszystkich zawodników, którzy do tej pory u nas byli. To jest zawodnik rocznika 9-3, wiem, że jest młody. Grudzień 9-3. Grudzień 9-3 właśnie, to jest mój. I moja opinia była na jego temat taka, że no,
naprawdę warto tego chłopaka zainwestować, bo czuję, że może być, no, jakimś objawieniem, no ale wiadomo, też zobaczymy, przyjdzie, będzie grał, może jak nie będzie grał w pierwszej drużynie, to będzie pewnie u nas parę meczy zagra, ale myślę, że tutaj w podjęciu decyzji, wszystkich decyzji nas tutaj, czy Marka Oźwiaka, czy Jacka Mazurka, czy moja, zadecydowało o tym, że wszyscy byli na tak, czyli każdy był przekonany, że to jest dobry zawodnik. Ale teraz zobaczymy, jak sobie poradzi w Polsce z klimatyzacją, z innymi rzeczami, jak się rozwinie. No, może się okazać następny taki talent. No, według gańskich mediów to jest nowy Yaya Touré i jest w 20 najbardziej utalentowanych piłkarzy afrykańskich, tak młodego pokolenia, więc... No to tym bardziej dobrze. Ja powiem szczerze, że ja nie wiedziałem o tych statystykach i tych analizach, a moja opinia też była na jego temat, no, bardzo dobra.